Dzień dobry. Witam Was w programie Lekko Zdrowo Ekspresowo. Dzisiaj będzie program o rokitniku, dlatego że zaczynamy cykl o superfood. W studiu dzisiaj gościmy pana Jacka Motylewskiego, który jest od rokitnika. I to trochę jest... się znam. No chyba dużo. I pan Jacek prowadzi w ogóle taką grupę o rokitniku na Facebooku i właściwie stąd się znamy. Rokitnik jest coraz bardziej popularny i chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie na jego temat porozmawiali. Co takiego jest wspaniałego w rokitniku? Trudno jest odpowiedzieć na tak zadane pytanie, ze względu na to, że natura rokitnika wyposażyła praktycznie we wszystko to, czego szukamy w żywności. Czyli? W rokitniku owoce wyglądają dokładnie tak, jak prawda tutaj. W rokitniku możemy znaleźć witaminy, jest źródłem nieocenionym witaminy C, jednym z trzech najbogatszych, jakie znamy. Do nawet 3000 mg witaminy C potrafią zgromadzić odmiany wysokogórskie w 100 gramach. Podkreślam, cytryna ma 50-60, rokitnik 3000. No to możemy sobie wyobrazić, ile cytryny tak, i od razu mamy pogląd na to, jak smakuje rokitnik. Na pewno nie jest słodki. No nie jest słodki, to owoce są takie, powiedziałabym, kwaśne. Powiedziałabym, że nawet bardzo kwaśne. No, taki... ten rokitnik pochodzi z naszego morza, więc jest o troszeczkę niższej zawartości witaminy C. Ze względu na to, że rokitnik im wyżej rośnie, tym większe kumuluje wartości witamin, minerałów. Co dziwne, mówimy dzisiaj o owocu. A tak. Rokitnik jest przebogaty w tłuszcze. Jest owoc, przyniósł pan susz. To są suszone liście, tak, są suszone owoce. Tutaj, dlaczego w brązowych butelkach wszystko, to może być ciekawe. Brązowe butelki są używane dlatego, że światło słoneczne, gdybyśmy eksponowali gdzieś na jakiejś półce sklepowej, czy nawet w chłodni, światło słoneczne jest w stanie wprowadzić zmiany i w smaku, i w składzie samego rokitnika, bo ten akurat produkt, który mamy tutaj w środku, to jest mózg, który jest przygotowany bez pasteryzacji. To jest cały czas żywy pokarm. O takiej konsystencji, powiedzmy, rzadkiej musztardy. No i taki dosyć mocny w kolorze, bym powiedziała. Mocny w kolorze. Akurat tak się składa, że mus ten został przygotowany z rokitników, które rosną w górach Kaukazu. Więc proszę zobaczyć kolor rokitników kaukaskich, kolor rokitnika, który rośnie w Polsce. Tu zawartość beta-karotenu i karotenoidów jest sporo większa, ze względu na to, że nasz rokitnik rośnie w sobie na poziomie morza, ten rokitnik z kolei rośnie na wysokości mniej więcej 2000 metrów. Dobrze, to tak, mamy owoc taki mrożony, mamy owoc suszony, mamy ten mus, tutaj jest jakiś proszek. Tak, proszek to jest z kolei, to udało się przygotować tak naprawdę dla dzieciaków. Aha. Proszę zwrócić uwagę, że proszek swoim kolorem, no może zapachem, przypomina takie witaminy dla dzieciaków w torebkach. Aha. I ponieważ ten rokitnik, mus, jest trudny w smaku, nawet dla osób dorosłych, tak po prostu pity bezpośrednio, bez żadnych dodatków, to ta wersja rokitnika, czyli wysuszony sok, jest bardzo akceptowana przez małe dzieci, którym rodzice chcieliby podawać taką orężatkę tak naprawdę, w której możemy znaleźć około 10% białka. Na jednej płaskiej łyżeczce mamy praktycznie dzienną zawartość witaminy C. Karotenoidy, bioflawonoidy, minerały, wszystko to, co w rokitniku najcenniejsze. Przy użyciu takiej specjalnej technologii udało się zamknąć po prostu w postaci właśnie takiego proszku. Dobrze, mamy tutaj jeszcze olej i to są dwa oleje. Jak poznać dobry olej z rokitnika? Najlepiej zrobić... No niestety trzeba go kupić. Tak? Trzeba go kupić. Nie ma możliwości, nie ma możliwości. Niestety na opakowaniach możemy przeczytać różne rzeczy. Olej z rokitnika może być opisany w różny sposób.
Najlepsza ocena to ocena organoleptyczna. Mhm. I na co bym radził szczególnie zwrócić uwagę? Przede wszystkim, jeżeli już ktoś kupi olej z rokitnika, ja tutaj nie chcę podawać cen, objętości, bo tutaj, broń Boże, nie chcę niczego sugerować, ale jeżeli ktoś kupi olej z rokitnika, i obojętnie, czy to będzie olej polski, czy to będzie olej, generalnie bardzo dużo jest z Ukrainy czy z Rosji, ja zawsze przeprowadzam taki test, mianowicie biorę olej, wykapuję sobie na dłonie dwie, trzy krople, rozcieram i pierwsza rzecz, olej z rokitnika nie jest tłusty. Jak to nie jest tłusty? Przecież to jest tłuszcz. Po prostu olej z rokitnika wchłania się w takim tempie, olej z miąższu z rokitnika wchłania się w takim tempie, że po 15 sekundach... To zróbmy test. Po 15 sekundach dłonie są suche. One będą zabarwione ze względu na to, że rokitnik jest przebogaty w beta-karoten. Mhm. Olej będzie miał, ma czerwony kolor i jest przebogaty w beta-karoten. No, nie chce z nami tutaj współpracować, powiedzmy, ale... No, jest. Jest kropelka. Proszę zwrócić uwagę. On jest po prostu czerwony, prawie jak krew. I teraz co się stanie z dłonią? Z ręką, przepraszam. Piękny, no przede wszystkim jestem bardzo, bardzo pomarańczowa. Tak, i myślę, że będzie nam towarzyszył ten kolor do końca programu. Okej. Mój błąd. Mówiłem, ostrzegałem, że jest dużo beta-karotenu, ale proszę zwrócić uwagę, że ta dłoń już się praktycznie nie świeci. Ona nie ma smugi takiej tłustej. Olej z rokitnika ma zdolność do szybkiej regeneracji skóry. Olej z rokitnika pachnie dziko. To jest zapach jedyny w swoim rodzaju. Rzeczywiście, niczego nie przypomina. Dokładnie, to jest zapach jedyny w swoim rodzaju. Niestety, i to mówię z przykrością, niestety, niestety większość olejów z rokitnika pachnie peską słonecznikową. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu są oleje mieszane. Ja bym to nazwał etyką produkcji. Jedni mają taką, inni mają inną i w tym momencie... No, ale jeśli płacimy za olej z rokitnika, to ja bym chciała, żeby był olej z rokitnika, a nie olej z Dokładnie. I pestek. Wystarczy po prostu wziąć, tak jak powiedziałem, rozetrzeć w dłoniach, powąchać go i czasem po prostu czuć pestkę słoneczną, taki stary olej zjełczały słonecznikowy. Wiele osób, z którymi miałem przyjemność rozmawiać, mówiło o tym, że oleju z rokitnika nie da się wypić. Ja twierdzę, że olej z rokitnika jest najpyszniejszym z olejów, jakie są dostępne. Jest lekko kwaskowaty, jest pyszny. Ten suszony rokitnik, to są owoce, które przyleciały do nas z Kaszmiru, z Doliny Ladakh, gdzie powiedzmy cywilizacja nad Indusem się rozwijała, azjatycka. Aromat jest po prostu, on pachnie prawdziwie witaminą C. Smakuje jak kwaśne rodzynki. Proszę mi wierzyć, że te rodzynki są kwaśne. Do ssania, nie do gryzienia, tylko po prostu postać trochę i wtedy okaże się, co potrafią. Rokitnik tam ma status właśnie świętej jagody. W Polsce rokitnik był bardzo popularny przed wojną. Gdybyście swoje babcie, zwłaszcza te, które gdzieś tam pamiętają jeszcze powiedzmy czasy przedwojenne, i pochodzą ze wschodu, zapytali o oblepichę. Oblepichę? Tak. Oblepicha to jest rosyjska nazwa rokitnika. A, proszę. Która bardzo charakteryzuje to, jak owoce rokitnika po prostu są zamocowane, zainstalowane przez... A, bo to jest taka gałązka, która jest oblepiona po prostu owoce. To tak jakby ktoś, kiedyś może się komuś zdarzy zobaczyć rój pszczół, który sobie gdzieś tam mieszka na obsiadł jakąś gałąź. Okay. To owoce rokitnika po prostu obsiadły gałęzie i no stąd oblepicha, bo wszystko jest oblepione. Dobrze, to ja bym chciała tak krótko podsumować. To tak, rośnie w Polsce, ale też rośnie w innych miejscach i tak naprawdę pochodzi z Tybetu, tak nam się wydaje. Do użytku tak naprawdę, do tego, co my możemy zjeść czy wykorzystać, to jest i owoc, i Właściwie ta roślina nadaje się do wszelkiego rodzaju przetworów, do tego, żeby przygotować... żeby wykorzystać właściwości do konkretnych dolegliwości. Ze względu na to, że na przykład olej z rokitnika ma bardzo dobre działanie na wszelkie
skóry, czyli na naszą skórę zewnętrzną i na skórę wewnętrzną, czyli śluzówki. Ja bym chciała tak króciutko podsumować, bo tak, na co jest dobry ten ropitnik? Dlatego, że skóra to jest jedna rzecz, ale tak nas bardziej interesuje w tej chwili generalnie nasze ciało i zdrowie. O. Więc... Nie wiem, czy zmieścimy się w ramach programu. No dobrze, ale tak, ale tak najważniejsze. Tak najważniejsze. Najważniejsze... Generalnie medycyna chińska, czy nawet pan Hipokrates powiedział, że wszelkie choroby zaczynają się z trzewi, tak. Czyli z naszych jelit. Jeżeli mamy zdrowe jelita, jesteśmy zdrowi. Tak, teraz jest w ogóle taki dosyć spory ruch na temat właśnie jelit i bardzo dużo się właśnie mówi o tym, że zdrowe jelita to zdrowa reszta ciała. Rokitnik doskonale działa na cały układ pokarmowy. Dziękuję za uwagę. To był program Lekko Zdrowo Ekspresowo. Tym razem odcinek o rokitniku. Gościliśmy pana Jacka Motylewskiego i bardzo dziękuję za przyjście. Również dziękuję za zaproszenie i za energię, która musiała być skierowana do tego, żeby znaleźć i rokitnika, i gdzieś tam nas. Cała przyjemność po mojej stronie. Zapraszam was do następnego odcinka. Lajkujcie, szerujcie, no i oglądajcie następny odcinek, w którym opowiemy, co można z tym rokitnikiem praktycznie zrobić, jak go można jeść. Dziękuję wam za uwagę. Dzień dobry, witam was w programie Lekko Zdrowo Ekspresowo. Dzisiaj gościmy pana Jacka Motylewskiego, ja się nazywam Iwona Bejc. Będziemy dzisiaj pokazywać, co można zrobić z rokitnikiem, z owocami, z suszem, co można zrobić z przetworami rokitnika. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o tym, dlaczego rokitnik jest taki zdrowy, a dzisiaj pokażemy, co z nim zrobić. Tak szybko, żeby było szybko i smacznie. Tak jest. Rokitnik jest rośliną, znaczy są to owoce o specyficznym, silnym, kwaśnym smaku, więc każde połączenie z czymś słodkim, mamy tutaj przygotowane banany, mamy prawda, mango, jest też z nami mus mango, może go wykorzystamy, myślę, że będzie szybciej. Zaczniemy od chia. Chia to są nasionka szopki hiszpańskiej. Przygotowujemy w sposób bardzo prosty. Po prostu do słoika wlewamy szklankę mleka, dodajemy 3 łyżki nasion właśnie chia, mieszamy, odstawiamy do lodówki na całą noc, a rano mamy taki budyń, powiedziałabym. O, proszę, to jest tak wygląda. On jest bardzo zdrowy, no ale tak powiem szczerze, że na razie nie wygląda, no nie? Więc dodajmy coś do tego. Myślę, że dobrym rozwiązaniem, gdybym miał przygotować szybki deser dla dziecka albo dla osoby dorosłej, która chciałaby przyjąć sobie dzienną porcję witamin, użyłbym suszonego soku. Okej, okay, ile? Mniej więcej, tak, taka porcja powinna być odpowiednia. Tak, i proszę ją normalnie wrzucić, wymieszać. Dobra. Troszeczkę się pewnie zmieni kolor. Na pewno smak. Na pewno smak. Rokitnik, tak jak powiedziałem wcześniej, jest owocem o bardzo intensywnym smaku.
który podkreśli, na pewno urozmaici to danie, szczególnie oczywiście pod względem składników odżywczych, które się tutaj znajdują, ale w tym momencie tam widać już takie, zmienił kolor w porównaniu tak, do tych tutaj. Zobaczysz, że jedno jest... Już jest bardziej żółte. Żółte. Tak? Okej, okay. No to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą bym proponowała, to może dodajmy do tego jakiś mus owocowy, jakiś coś zmieszajmy. Coś zmieszajmy. Tak, ja bym na przykład ze świeżym owocem, dlatego że ja bardzo... Z poprzedniego odcinka pamiętacie niepasteryzowany mus, prawdziwe złoto z rokitnika. Kolor właściwie jak samorodki w Australii, jak ktoś był, może zbierał. Mus ma specyficzny smak ze względu na to, że zawiera wszystkie części owocu oraz pestkę. Wiecie na pewno, gotując, że pestki czasem potrafią być gorzkie. I tutaj gdzieś tą goryczkę da się wyczuć. Znam ludzi, którzy potrafią po prostu taki słoiczek wypić raz, dwa. A są tacy, którym trzeba tłumaczyć 3 dni i jest to trudne. Myślę, że dodatek dobrego mango w tym momencie powoduje, że tu myślę, że będzie łatwiej. Tak, tak, ja powiedzmy taką, bo tu jest trochę więcej, taką porcję, o, to jest mniej więcej dzienna porcja. To jest mniej więcej ilość musu przygotowana z 50 gramów owoców. Dorzucamy do tego świeże mango. I otrzymujemy taki, prawda, shot właściwie, to jest dobre określenie. Składniki mango, nie wiem czy wiecie, w mango jest sporo serotoniny, o której była mowa w poprzednim odcinku. W połączeniu z słodkie mango, w połączeniu z rokitnikiem. Ja bym tu jeszcze coś dodał, bo popatrzcie, to jest takie burę w kolorze. Więc tak, generalnie rokitnik nie jest ciekawym kolorystycznie owocem, ale dodanie banana. Myślę, że będzie trudno przebić ten taki musztardowy kolor. Jednak jeżeli mówimy o superfoods, to myślę, że kolor to jest coś na zupełnie drugim miejscu. Szkoda, że telewizja nie może przekazać zapachu, jaki tutaj się unosi. Ale powiem szczerze, jest bardzo aromatycznie. Dodanie kolejnych owoców. W tym momencie zyskujemy naprawdę shot taki energetyczny. Dlaczego? Dlatego, że rokitnik to jest kompletne białko, 18 aminokwasów, wszystkie aminokwasy egzogenne, czyli te, które musimy dostarczyć z żywnością. W związku z powyższym taki szybki fast food, ale pełnowartościowy, który da nam energię, zakładając, że jemy na śniadanie, co najmniej myślę na 3-4 godziny. Przygotowanie takich posiłków to jest, no zakładając, że chia musimy przygotować troszeczkę wcześniej, przygotowanie rokitnika to jest tak naprawdę chwila, moment. Otrzymujemy... Okej, wydaje mi się, że tak... Otrzymujemy taki shot energetyczny. Ja przyznam szczerze, najszybszy posiłek dnia, jak spieszę się na spotkanie, ewentualnie jest dużo pracy, najszybsze śniadanie trwa około minuty. Polega to na tym, że po prostu to jest takie śniadanie. Idealne, czyli wypijamy, prawda, 50 musu z rokitnika, zagryzamy dwoma bananami, jak Adam Małysz, tylko że on miał do tego bułkę. Chyba nie znał rokitnika i proszę mi wierzyć, że spokojnie 3 godziny można normalnie funkcjonować, mamy energię. Ze względu na to, że ciało dostało w tym momencie i węglowodany z bananów, i cały kompleks witamin, o których była mowa w poprzednim odcinku, to zsumowane pozwala organizmowi czerpać energię co najmniej przez 3-4 godziny. Dobrze, ja bym chciała jeszcze dodać jedną rzecz, że jeśli ktoś nie lubi chili albo po prostu jest nie fanem chili, to można po prostu dodać to do płatków owsianych. Tu są płatki owsiane zalane wrzątkiem, do nich po prostu dolałam mleko, zagotowałam je
I one na zimno wyglądają tak. Ja polecam, żeby właśnie płatki owsiane jeść rano na śniadanie i też traktować je trochę jak deser. I to będzie też właśnie taka wersja deserowa, że popatrzcie, dajemy po prostu tą chia na wierzch właśnie z tym mango, dodajemy tego banana i mamy super, naprawdę bardzo fajne albo śniadanie, albo deser. Ja bym chciała jeszcze pokazać jedno rozwiązanie, bo ja jestem fanką tłustego sera. Oj. Naprawdę lubię tłusty ser. Uważam, że to jest nasze polskie bogactwo narodowe, naprawdę. Znaczy, ja jestem z tego pokolenia, które miało okazję pić mleko od krowy prosto z wiadra. I powiem szczerze, mleko na półkach sklepowych obecnie nie spełnia moich norm smakowych, a taki ser zrobiony, zakładam, że to jest właśnie taki nasz. To nie jest nasz, to jest kupione normalnie w sklepie spożywczym, ale bardzo dobrej jakości. No to podejrzewam, że właśnie robione jest takiego pełno tłustego mleka. Taki tłusty, zwykły ser, który naprawdę jest pyszny i ja bym chciała zaproponować, żeby też w ramach śniadania na przykład właśnie podać po prostu taką sporą porcję białego sera, takiego. On jest niesłodzony, on jest taki, jak po prostu był w rożku. I no i co? I posypujemy, czy... Znaczy ja tutaj powiem tak. Tutaj akurat mamy mango, które jest w postaci takiego kremu owocowego. No czyli już powiedzmy coś, co można przygotować z takich owoców, ale trochę wcześniej. Mhm. Mango w ten sposób przygotowane z... A gdzie rozkwitnik? A rokitnik może tutaj się pojawić. Albo w wersji, to w zależności od tego... A może suszone owoce? Tak. Czy się nadają? Znaczy, suszonych owoców bym raczej do tego typu kompozycji bym nie polecał. Tu bym polecił suszony sok, jeszcze raz, ze względu na to, że suszone owoce zawierają dość duże pestki i komfort jedzenia w tym momencie byłby, myślę, mocno... Te wszystkie zapachy, to wszystko gdzieś tam, ich chrupiące pestki między zębami, to w tym momencie myślę nie byłby najlepszy pomysł. Okej, ale wygląda bardzo ładnie. Wygląda bardzo ładnie, polecam suszony sok jak przemycać, zakładając, że dzieciaki czasem nie lubią witamin i żadnych tabletek. Nie no, dzieci nie lubią witamin, no. Dzieci nie lubią rzeczy dziwnych, które dzieci nie dziwne. A to jest orężatka, to jest po prostu mama mówi, że to jest orężatka, nawet można posypać lody. Deser, właśnie, na przykład lody. A to jest fajnie rozwiązanie. Można posypać lody i w tym momencie po pierwsze lody zmienią kolor, a po drugie nic nie straci ten rokitnik na wartości, jeżeli posypiemy nim lody. To może spróbujmy tego, co myślę, że na pierwszy ogień biały ser. No dobra, to biały ser z mango i z rokitnikiem. Myślę, że kompozycja, sobie? Która... No tak, mango będzie słodkie, rokitnik będzie kwaskowy, a ser wiadomo. To jest pyszne, to jest po prostu pyszne. Jest rzeczywiście takie połączenie słodyczy z takim naturalnym serem. Bardzo smaczne. Ja jeszcze, że tak powiem, spróbuję. Ja bym spróbowała tego... Najpierw może zacznijmy od tego tutaj. To jest chia z tym proszkiem. No, pachnie. To jest takie delikatne. To jest delikatne. Tutaj generalnie chodzi tylko o to, żeby przemycić te wartości odżywcze rokitnika dla maluchów tak naprawdę. No zakładam, że dorośli to, jeżeli wiedzą, że jedzą coś zdrowego, to są w stanie poświęcić trochę swoich... Nie wolno się poświęcać. Musi jedzenie być smaczne. Ja się absolutnie nie zgadzam. To takie jest lekko kwaskowe. Lekko kwaskowe. Dobra, to spróbujmy jeszcze tutaj, proszę, deser dla ciebie, dla mnie. Tym razem... Czyli tak, tu mamy banana, mamy mus z rokitnika. Tak. I mango. I mango, tak, dokładnie. To jest takie świeże w smaku. Właśnie mus, to o czym mówiłem, jest intensywny w smaku i bardzo trudno jest go zabić w kuchni. Jeżeli kogoś jesienią będzie, prawda, brał jakieś przeziębienie, polecam do takiego musu wrzucić czosnek. O Jezu, nie. Tak, czosnek w rokitniku traci swój cały aromat. Naprawdę? Rokitnik go ładnie zeruje. Do tego dosypujemy trochę kurkumy, trochę czarnego pieprzu, który jest przy kurkumie niezbędny, ponieważ czarny pieprz uruchamia w kurkumie wszystkie antyoksydacyjne moce. I taki koktajl, prawda, kiedy zaczyna nam lecieć z nosa albo czujemy, że gdzieś tam w kościach łamie, taki koktajl, czyli 50 rokitnika,
trzy ząbki czosnku, do tego kurkuma, czarny pieprz. Jeżeli dla kogoś smak byłby trudny, a nie jest aż tak straszny, można dać jeszcze soku pomidorowego, wylać i na początek dnia naprawdę stawia na nogi, pozwala się obudzić, a ilość antyoksydantów w takim koktajlu to jest mniej więcej równowartość 3 kg brokułów zjedzonych na surowo. Ja bym jeszcze chciała zrobić napar z rokitnika, więc może jeszcze to. Suszone liście rokitnika. Proszę uważać, bo w liściach są kolce. Okay. Rokitnik jest rośliną kolczastą, które to kolce bardzo utrudniają zbiór owoców, liści tak samo. Kolce u rokitnika mają dokładnie tę samą funkcję jak u kaktusów. Okay, czyli mają służą do zbierania, służą do zbierania wilgoci. Okej, okay, no i co dalej? Mamy liście z rokitnika, mniej więcej 2 gramy. I te 2 gramy zalejemy około, tutaj mamy 0,7, czyli około 1 litrem wody. Liście nie są w żaden sposób fermentowane. Nie zawierają żadnych dodatków barwiących, jeszcze może trochę. Po prostu... O, myślę, że wystarczy. Okej. Okay. Myślę, że wystarczy, ja tutaj tylko lekko przetrę. I damy im chwilę czasu. Niech sobie w takim roztworze niech sobie... Ładnie pachną. Pachną trochę, jak ktoś miał w dzieciństwie okazję skakać na sianie świeżym takim, to pachną trochę takim świeżym sianem. Ten aromat, on będzie nas tutaj, że tak powiem, przez chwilę prześladował. O, te liście, one sobie zaraz zaczną padać. Możemy jeszcze ewentualnie trochę zamieszać, o, żeby one tutaj miały większą powierzchnię. I damy im chwilę, tak powiedzmy, do 7-10 minut. Niech to się wszystko ładnie zaparza. Jako ciekawostkę powiem, że w Rosjanie robią z liści nalewki. No oni z wszystkiego są w stanie zrobić. A dlaczego z liści robi się nalewki? Dlatego, że po pierwsze alkohol jest bardzo dobrym ekstraktorem, czyli wyciąga po prostu to, co najcenniejsze z roślin. W liściach rokitnika jest sporo serotoniny. Szczęście. Szczęście. Generalnie liście rokitnika polecane są osobom żyjącym w stresie, w ciągłym napięciu. One działają przeciwdepresyjnie, przeciwdrgawkowo. Są przebogate w minerały. Napar z rokitnika jest już gotowy. Przypomina trochę ciemną herbatę. Nie jest tak cienki, jak to mówię, jak zielona herbata. Okej. Okay. Jest specyficzny aromat. Jak smakuje? Smakuje jak herbata... Taka kwaskowa, nie? Proszę mi wierzyć, że wypicie koło litra, tak jak już powiedziałem wcześniej, koło litra takiego naparu chłodnego na przykład w takie gorące dni powoduje, że dostarczałem przede wszystkim bardzo dużą ilość minerałów, no i troszeczkę tego białka, które gdzieś tam zawsze jest nam potrzebne. I ja bym to jeszcze ozdobiła, bo przyznaję, że ja lubię, jak rzeczy wyglądają ładnie i po prostu dodała do tego kawałek owocu. I po prostu jak najbardziej podała to w tej formie. Wszelkie pomysły tego typu jak najbardziej można tutaj i dorzucić, czy to zmielonych cytryn, czy właśnie owoców mango. Każdy inny owoc też będzie dobrze tutaj współgrał. Pomarańcze chyba będzie ładnie wyglądać. Tak, dokładnie, z pomarańczą. Oczywiście zakładając, że te nasze maluchy dalej są oporne, to robimy w ten sposób, że bierzemy po prostu odrobinę sproszkowanego rokitnika i musimy ładnie tutaj teraz wymieszać. O, proszę zobaczyć, herbatka zmienia napar, zmienia nam kolor ze względu na to, że bardzo dużo jest witaminy C i witamina C, jak wiemy, dodana do potraw generalnie powoduje, że one nie czernieją. I w tym momencie proszę spróbować, jak teraz smakuje. No teraz ma smak, bo tak. Dużo witaminy C, która po pierwsze, tak jak zrobiła nam kolor i oprócz tego ten nasz dzieciak będzie w tym momencie wiedział, że ma do wypicia po prostu herbatę. A że tam jest przemycone sporo wartości odżywczych, to
dowie się, jak będzie pełnoletni. Dokładnie. Zachęcam Was do tego, żeby po prostu eksperymentować, próbować, robić różne rzeczy, dlatego że wtedy rzeczywiście i mamy radość z tego, że gotujemy, co jest bardzo istotne i te smaki są takie ciekawsze i jest wtedy też tak, że no właśnie możemy bardziej cieszyć się w ogóle tym, że jemy, a to też jest bardzo ważne, bo my powinniśmy mieć przyjemność z jedzenia. Bardzo dziękuję za wizytę. Również bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało mi się przybliżyć tematykę związaną z rokitnikiem. Jeżeli ktoś chciałby poczytać więcej, na Facebooku funkcjonuje grupa Rokitnik Zwyczajny. Tak, zapraszamy do polubienia. Rokitnik Zwyczajny, tam wraz już z całkiem sporą społecznością dzielimy się swoimi obserwacjami. Mnóstwo przypadków właśnie działania rokitnika, działania produktów, konkretnych produktów, które pokazywaliśmy tutaj wcześniej. Więc zapraszamy serdecznie jeszcze raz. Rokitnik Zwyczajny, przepraszam, Rokitnik Zwyczajny na Facebooku. Lajkujcie, sporo ciekawej wiedzy, cóż więcej. Ja Wam dziękuję za uwagę. To był program Lekko Zdrowo Ekspresowo, nagrany w studiu telewizyjnym Młodzieżowa TV. Zapraszamy na następne programy. Lajkujcie, szerujcie, komentujcie i proszę piszcie o tym, o czym chcielibyście, żebyśmy opowiadali, to my Wam o tym opowiemy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.